Dzisiaj, moi drodzy imperialiści, zagramy jako Brandenburgia, będziemy tworzyli Prusy, a następnie przetestujemy ich wojsko w walce. Pamiętajcie też o konkursie z Enebą, do którego linki macie w opisie tego filmu. Więc witam, moich drogich imperialistów, dzisiaj zagramy sobie Prusami tworzonymi z Brandenburgii. Oprócz tego Prusy można stworzyć dowolnym krajem z kulturą pruską, o dziwo, pomorską albo saksońską. Serio, każdy z krajów z tego regionu z tą kulturą może je stworzyć. Najnudniejszym krajem do tworzenia Prus jest Zakon Krzyżacki. Nie masz żadnych specjalnych misji, a idee narodowe tego kraju są naprawdę dość mocne na początku. Trochę ciekawszym od Zakonu Krzyżackiego są wszystkie kraje z regionu Pomorza. Mają mniej więcej te same idee, skupiające się na handlu, ale początkowe morale mogą być całkiem niezłym dla nas bonusem. Misje krajów pomorskich skupiają się na tworzeniu niczego innego jak Pomorza i umocnieniu właśnie naszego handlu w regionie bałtyckim. Bardzo ciekawą opcją wydaje mi się Saksonia. Po pierwsze, mamy bardzo mocne idee narodowe, już na początku development, jak i inne bonusy, które nam by pomogły właśnie stworzyć dość mocne Prusy. Misje narodowe tego kraju również są bardzo mocne, bo w ich wyniku stajemy się królem Polski. I dajcie mi znać, czy na przykład chcielibyście zobaczyć jakąś kampanię z Saksonii u mnie na kanale. Zdecydowanie jednak najciekawszym krajem do tworzenia Prus obecnie to jest Brandenburgia. Najbardziej rozbudowane drzewko misji, które prowadzi nas właśnie ku utworzeniu Prus oraz zdecydowanie najsilniejsze idee. Co prawda nie mamy na początku bonusu militarnego, ale później się dość szybko pojawia, w tym i morale, a to rozwinięcie naprawdę mnie zaciekawiło. Dodatkowy autorytet imperialny, co powoduje, że Brandenburgia jest znowu kolejnym krajem, którym można dość szybko formować Holy Roman Empire. Czyli wystarczy przejąć władzę w cesarstwie, przeprowadzić tą reformę i w sumie możemy mieć protestanckiego pruskiego cesarza. Ale troszeczkę wam zaspoileruję i cesarstwo planuję rozwiązać tym razem. Nie będziemy formowali Imperium Świętego Romana. Boże, ciekawe, czy tym razem też ktoś mi napisze, że to nie jest Imperium Świętego Romana, tylko że to jest Święte Cesarstwo Rzymskie. Jakbym nie wiedział. To jest mem, jakby co, ludzie, naprawdę. A poza tym jeszcze istnieją dwa kraje, którymi można dość szybko sformować Prusy. Niestety trzeba tylko zmienić główną kulturę tych dwóch krajów, Czechy oraz Polska. Czechy bym polecał podrobienie husyckich Prusów, a Polska to jest chyba najbogatszy region w Europie, więc macie wtedy już od razu bogate Prusy. No dobra, ale to tyle słowem wstępu, lecimy na Brandenburgię. Jako że planuję rozwiązać Holy Roman Empire, to musimy mieć możliwość wzięcia sojuszów z elektorami lub ich zaatakowania, dlatego ja apelowałem na taki safe, żeby albo Saksonia, albo Czechy miały tutaj serduszko. U mnie ma akurat Saksonia. Bonusem takim dość fajnym jest też to, że zarówno Czechy, jak i Polska mają się wzajemnie na rywalu. I co najważniejsze, Czechy i Austria nie mają się na rywalu, więc Austria będzie broniła Czech. Jednak całe rozwiązywanie Holy Roman Empire to gdzieś kwestia za 20 lat, więc może przejdźmy do innej rzeczy, które trzeba robić przed odpauzowaniem. A trochę ich jest na tym kraju. Po pierwsze, zabezpieczmy nasz sojusz z Saksonią. Będzie nam bardzo potrzebny. W drugiej kolejności, po jednodniowej przerwie, leci sojusz od razu do Austrii. Od razu też zacznijmy poprawiać relacje z Polską, bo leciutko musimy. Chyba że obrażę od razu Czechy na początku rozgrywki, to wtedy nie musimy. Jeżeli idzie o naszych rywali, tych będziemy wybierali dopiero 12 grudnia. A teraz przejdźmy do stanów, które robię totalnie standardowo. Na początku monarchy points każdego rodzaju, żeby już na początku nam się nabijały. Tańszych doradców, a tym razem już nie czekam na podnoszenie stabilności, oraz supremacy over the crown u szlachty. Tym razem nie planuję za bardzo grać pod anektowanie wasali, więc nie zostawiam sobie slotu na anektowanie wasali bez kar. No i się zaraz okaże, czy Brandenburgia jest tym krajem, który zabiera równe 5% ziemi, czy jednak mniej. Na szczęście równe 5%. Misję jakąkolwiek bierzemy, najlepiej tańsi doradcy, tym razem lecimy pod relacje z papieżem jednak. Jeszcze słowem zakończenia, warto jest o tym wspomnieć, że nie bierzcie tym razem pożyczek dodatkowych od estate'ów, bo dostajecie 5 tanich pożyczek. A chcemy, żeby zaszło wydarzenie, że Zakon Krzyżacki za chyba 100 golda przekazuje nam te dwie prowincje. Nasza ekonomia nie jest za dobra, ale mimo wszystko zatrudniamy sobie doradców najtańszych. Produkcję, o super, poprawienie relacji przyda nam się bardzo mocno na agresywną ekspansję. Jeszcze się tak upewniam, czy nie mam tańszych doradców i chyba nie mam, więc zatrudnimy militarnego, przydałby się z moralami, ale też nie ma na początku, więc lecimy do manpowera. 13 leci sojusz do Austrii, 14 wysyłamy Royal Mariage do Polski, a 12 grudnia wciskamy pauzę i patrzymy, który z naszych potencjalnych rywali nie ma żadnych mocnych sojuszników. Czyli w sumie wybieramy te najmniejsze kraje, które tutaj są. I tak już przyjrzałem, że Lunenburg nie ma ani Fort
portu trójkowego. Jego jedynym sojusznikiem jest Verden, który jest również obok i stanowi dość łatwy cel, więc Lunenburg będzie naszym pierwszym rywalem. Drugim rywalem będzie Szczecin, bo ma sojusz tylko i wyłącznie z Dithmarschen. Brunswick odpada, bo już wziął sojusz z Burgundią. Magdeburg wziął sojusz z Zakonem Krzyżackim, a my nie chcemy mieć wojny z Zakonem Krzyżackim na początku. A jako trzeci kraj, no to tutaj do wyboru chyba Mecklenburg albo Wolgast. Wolgast wolę podbić, bo on mi da szybko dostęp do Zakonu Krzyżackiego potem, więc nie biorę go na rywala i w sumie też go nie bierzcie. Więc ja lecę z Mecklenburgiem jako trzecim krajem. Trochę zaryzykuję, bo muszę najpierw wziąć sojusz z Polską, więc muszę czekać do 15. Leci sojusz z Polską i teraz czekamy na koniec miesiąca, żeby zacząć wypowiadać wojny. A ja próbuję, będę Lunenburg atakował pierwszy, więc lećmy na jego granicę. No i zobaczmy, czy któryś z moich władców będzie dobrym generałem. Tak. No i 1 stycznia od razu lecimy na wojnę z naszym rywalem pierwszym, Lunenburgiem, gdzie atakujemy z buta. Raczej powinniśmy zmiażdżyć naszego przeciwnika, niezależnie od tego, ile miał minusów, plusów czy czegokolwiek. Tak, stack wipe'y tu lecą. O, i nawet Verden się też uda rozwalić. I lecimy z Carpet Siege'em. Co najważniejsze, zostawiamy po 1000 każdego wojska i patrzymy teraz, kogo możemy jeszcze zaatakować z naszych rywali. W sumie to jednak wezmę te pierwsze pożyczki, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że potrzebuję zrekrutować najemników, ale też jedną pożyczkę od razu spłacam, bo mogę mieć maksymalnie 4. Drugim krajem, który mogę zaatakować, jest to zarówno Mecklenburg oraz jest to zarówno Szczecin. A więc jadę z Mecklenburgiem. Wojska, które na jedne mam, od razu dosyłam, ale dobra, też znowu mamy stack wipe'a, wyjebiście. I dalej rozsyłamy nasze armie. No i niestety Friesland skasował mi 1000 wojska, trudno, jakoś to przeżyję. No niestety musiałem na 2 bitwy sobie z nim poradzić. No i teraz lecimy od razu na jego prowincję Halo, gdzie jest moje przejście. Tutaj też Carpet Siege'ujemy i wygląda to, że mam szczęście, Szczecin też z nikim nie wziął kolejnego sojuszu. Więc wypowiadam trzecią wojnę o upokorzenie. Tylko, wcześniej wysłał moją armię, żeby tutaj szła i dosłownie 2 grudnia wypowiadam wojnę. No bo chodziło o to, żeby złapać na pewno wojska Dithmarschen na swojej prowincji. A już jak je rozbijamy, no to już się pewnie domyślacie, że zostawiamy tutaj 1000. Halo, zaznacz się. Ale jak to Szczecin ma tutaj fortecę? Nie miał jej przed chwilą. Nie mógł tego zbudować tak szybko. No nic to, tak czy siak, rok 46, aby mamy 3 wojny naraz. No ale wysłałem wojsko naokoło, przez Polskę, przez Wolfgast, żeby zająć tą prowincję, ale z powrotem już mogę przechodzić przez fortecę. No i lecimy, jak już mamy wszystko pod okupacją, po kolei wyjmujemy każdy kraj. No w sumie wojska wyłączam utrzymanie, jesteśmy wtedy nawet na plusie. W międzyczasie naszą dyplomację wysłałem, żeby poprawiała relacje z naszymi sojusznikami obecnymi. Od krajów, które nie są naszym głównym celem upokorzenia, bierzemy pieniądze, wojenne reparacje, zrywamy ich rywalstwa, żeby dostać jak najwięcej prestiżu i w tym wypadku zrywam też sojusz z Mecklenburgiem, żeby ten kraj jeszcze raz mi nie dołączył do wojny za chwilę. A z naszymi głównymi przeciwnikami, jak możecie się spodziewać, bierzemy Show Strength, co nam daje 20 pp oraz po 100 punktów Monarchy Points każdego rodzaju. Za zdobyczne pieniądze spłaciłem wszystkie moje pożyczki, technologię wprowadzamy jako pierwsze kraje na świecie, co nam da innowacyjność. I mamy to The Fate of Neumark. Zakon Krzyżacki wybrał, że sprzedaje nam te prowincje i oczywiście chcemy je, bo najlepsze jest to, że nie dostajemy żadnego okresu pokoju z Zakonem Krzyżackim, a 2 prowincje zyskaliśmy. I w sumie, żeby nie brać teraz normalnych pożyczek jeszcze raz, no to bierzemy te 1%. I mamy teraz też misję tą, o, co daje nam roszczenia do całego Wolgastu. Na Mecklenburgu znowu pokaz siły i super, wszystkie 3 technologie, pierwsi na świecie. I teraz pytanie do was. Czy chcecie dostać Ansbach na Unię Personalną? Jeżeli tak, nie możecie zabijać tego władcy. On musi rządzić. Czyli jednoprowincjonalny kraj, o, tutaj, który też ma swoją Unię, więc ją siłą rzeczy przejmiecie, to da wam możliwość prowadzenia dalszych tam rozwinięć. Dostaniecie też roszczenia terytorialne do całej Frankonii. Frankonia to, o, to zielone. Za to wszystko dostaniecie akceptowalną kulturę frankońską i to jest pytanie do was. Czy chcecie po prostu mieć lepszego władcę, czy chcecie mieć ten event na Albrechta Achillesa III? Ja znam swoją odpowiedź. Chcę mieć lepszego władcę, bo powiem wam szczerze, unii personalnych nad jednoprowincjonalnymi krajami nie opłaca się mieć. Nawet jeżeli wam dają roszczenia terytorialne do jakiegoś tam obszaru w Niemczech, nie opłaca się. Tym bardziej, że Joachim jest dużo lepszy. I cyk, Szczecin też leci
na pokaz siły. No nie, zakon mi psuje plany, zobaczcie. Dał gwarancję Volgastowi, który miał być moim kolejnym celem. No nic to, atakujemy Volgast, celem będzie zdobycie stołpu. Wzywamy Saksonię do pomocy. Ej, przecież wziąłem o nich przejście. Nie od tego kraju wziąłem? Masakra, cały Lukas. Jak z wojsko zakonu od razu ucieka. Naszym celem minimum od zakonu jest zdobycie Gdańska, a ewentualnie Königsberg również. Ale to wymaga ode mnie zdobycia tej fortecy. Tak, tylko Lukas zapowiedział, że nie ma dostępu do morza i tych prowincji nie weźmie dla siebie. Super, debil. Ogólnie ta wojna poszła naprawdę najgorzej jak tylko mogła. Nie zdobyłem nawet 4 prowincji, których potrzebuję do dalszych moich misji, więc niestety musimy zrobić ręczne roszczenie na Gdańsk i w sumie będziemy też wprowadzali naszą instytucję w Berlinie. Dlaczego? Bo mamy tutaj sukno, 10% zmniejszone koszty dewowania, odpalony edykt, ze Stanów też mamy, więc w sumie tak do 30 poziomu zdewowane, a dalej to już będziemy rozpraszczać instytucję normalnie. Wygląda na to, że znowu sojusz z Austrią i pozytywne relacje powodują, że, uwaga, nie zabiera ona nam ziemi. Aż na poprzednim patchu był z tym duży problem, na 1.32. Wprowadzamy renesans w Berlinie, nawet dość szybko. 4 poziom technologii, to oznacza, że trzeba wybrać ideę. A skoro będzie to gra pod militarny kraj, to lecimy ekonomiczne, jakościowe, ofensywne, no i dalej to chyba innowacyjne wlecą. Tak, dobrze widzicie, tym razem bez ilościowych idei. Zwyczajowo też biorę humanistyczne jako pierwsze, ale pamiętajcie, ja tu nic nie rozwijam. Liczę na to, żeby się odpalił pewien event na 10% tańsze wprowadzanie idei na 20-25 lat. Okres pokoju z zakonem minął, więc go atakujemy i wzywamy Polskę do tej wojny. Naszym celem będzie zdobycie Gdańskowi, ale przed wojną, tak, pamiętałem, żeby nie było, potem mi to piszecie w komentarzach, zaznaczyłem, które chcę prowincje. Problem w tym, że Polska też niektóre z nich chce. Ej, dobra, już widzę, że zmieniam cel wojny. No i moje pierwsze uderzenie pójdzie jakoś może... O, Szczecin skasował fortecę. Nie, nie, dobra, jednak nie skasował. O, więc pójdzie tędy moje pierwsze uderzenie. A potem od razu wracam i lecę na prowincje, które chcę. Nie, to moment, kiedy pomylisz Magdeburg z Mecklenburgiem. Oh my god. Kolejny kraj do listy dopisany. Pierwszy kraj wyjmuje z tej wojny, ale leci White Peace, bo chce mieć 5 lat trusa tylko. A i pamiętajcie, że event zakonu na pruską konfederację nie zajdzie w momencie, kiedy on toczy wojnę, a już w momencie, kiedy straci Gdańsk, to totalnie nie ma tego wydarzenia. Chyba. Lol, Austrię mogę do tej wojny. Halo, chodź tu. Gdybym wiedział, że Austria dołączy, to w życiu bym nie wołał Polski do tej wojny normalnie. Serio, cesarz, coś ty zrobił. Czekajcie, jeszcze zmienię głosowanie, żeby nie na mnie było, bo jeszcze wygram. W tym momencie już 3 kraje by na mnie głosowały. A na Austrię tylko 2. Ja nie chcę tutaj być cesarzem tym razem. Uff, zobaczcie, zmieniłem i od razu, miesiąc później, i byłbym cesarzem. Jej, jedyna bitwa tej wojny. To jest totalny stack wipe, bo serio, nie miałem żadnej bitwy. W międzyczasie poprawiam sobie jeszcze relacje z całą resztą elektorów, żeby ewentualnie zaraz z nimi brać sojusze. No i super, bierzemy wszystkie dla nas prowincje, całe wybrzeże leci do Brandenburgii, upokarzamy zakon, no i troszeczkę pieniędzy też dostaniemy. No, możemy też już złotą erę w dowolnym momencie odpalić, ale jeszcze tego robić nie będę. Ale to, co chcę, to imperialne ambicje. Na Brandenburgii, zwłaszcza jak chcemy grać pod militarne rzeczy, jeżeli nie toczycie wojen, to wasze wojsko trenuje. Co do zasady też nie chcemy najemników, ale jeszcze no nie mamy takiego przyrastu manpowera, żeby mógł ich się pozbyć. A to dlatego, że chcemy jak najszybciej nabijać profesjonalizm. Ten 1% rocznie byłby wskazany. What the fuck? Ktoś mnie tu spiracił? Rugen! Nie! Wielka Republika Piracka, nie! Muszę tym zagrać. I powiem wam też szczerze, że stolicę handlu też od razu przenosimy do Bałtyku. Co ja mogę chcieć? Dobra, weźmy stały bonus do końca gry. Na podbitych terytoriach zmniejszajmy autonomię. Toczę wojny ze Szczecinem, Brunswickiem i Dithmarschen. No ale mogę na szczęście szybko wyjąć zakon z tej wojny i to było moim celem. Pierwsze rozwinięcie z ery. Agresywna ekspansja bez dwóch zdań. Jakim cudem zrobiłem ten stack wipe? To ja nie wiem. Szczecin wraca do macierzy i możemy lecieć dalej z naszymi roszczeniami. Wszystko przy Kulmu. Toruń, panie! Toruń! Jej, bunt w Gdańsku. I już gotów. Teraz, moi drodzy imperialiści, będziemy się szykowali do pewnej wojenki, dość dużej wojenki. Dlatego nawet już wszędzie odpalam local defensiveness, bo wiem, że czeka nas dużo oblegania naszych prowincji przez przeciwników. Biorę też przywilej na tańsze pożyczki. I z tego, co zauważyliście, wziąłem też jeden przywilej na lepsze relacje z państwami i z moją wiarą. A to dlatego, że Lukas rozpoczyna rozwiązywanie Holy Roman Empire. W zasadzie na sojuszu mamy każdy kraj, który jest elektorem, oprócz Palatynatu
i Czech. Palatynat na moje szczęście jest sojusznikiem Austrii, więc za chwilę będzie walczył przeciwko nam, a każdy pozostały kraj jest naszym sojusznikiem. Dodatkowo odpalam właśnie Złotą Erę oraz rozwijam dwa pierwsze rozwinięcia dla naszej armii z jakościowych i za chwilę też trzeci nam wejdzie. Dzięki temu nasza piechota będzie miała już 20% i teraz robimy to, co Lukas lubi najbardziej, czyli bez Cassius Belli atakujemy naszego sąsiada. Jeszcze się upewniam, tak, Palatynat jest w wojnie przeciwko nam, Czechy są w wojnie przeciwko nam, siłą rzeczy i cesarz również. Niby mamy lekką przewagę, ale łatwo nie będzie. Początkowo moje uderzenie skierowałem na Pragę. Pamiętajcie, że to my musimy okupować każdą stolicę, nie nasi sojusznicy, no chyba, że uczestniczą w tej wojnie. A jest też spore ryzyko, że wtedy ktoś zaatakuje Pragę, ktoś zaatakuje Palatynat i wtedy no nie rozwiążemy Holoroman Empire. Po zdobyciu Pragi zacząłem chodzić i bronić terytoriów moich sojuszników, bo zauważyłem, że tam zbierają się takie mniejsze staki po 10 tysięcy. Wykorzystywałem jakość mojego wojska, miażdżąc przeciwników bez większego problemu. Zresztą jeszcze odpalił mi się event na Forward to the Glory, czyli 10% więcej morali. Dlatego chciałem się skupić na toczeniu bitew i czyszczeniu wojsk moich przeciwników, bo zadawałem im straty jakieś 10 do 1. Niestety okazało się, że AI moich sojuszników znowu oszalało i nie zdobywało dosłownie żadnej prowincji. Biegało w kółko pomiędzy swoimi prowincjami a prowincjami moich przeciwników. No to lecę na Wiedeń i go oblegam, ale jednak nie, musiałem bronić stolic moich sojuszników, żeby nie wyszli z tej wojny. Następnie skierowałem moje wojska na Wiedeń, bo mi się trafił fajny generał do oblegania, żeby wesprzeć Litwę. No i mamy to, rozwiązujemy Holy Roman Empire. Dziękuję, no i możemy też kończyć te wojny, bo nie ukrywam, już nie idzie nam aż tak łatwo. I grałem po prostu na to, kto szybciej komu forty za mnie i było blisko. Od większości krajów biorę wojenne reparacje i pieniądze. Od Czechów też tylko wojenne reparacje i pieniądze, bo niestety najcenniejsze prowincje są pod okupacją Saksonii. A ja mam roszczenia terytorialne, jeszcze sprawdziłem na ten cały obszar, to w kolejnej wojnie za 7 lat podbijemy. I powiem wam szczerze, że nawet mi starczyło na spłacanie wszystkich pożyczek, zarabiam dużo. 8 golda z wojennych reparacji, no nie ma co. Armię odruchową wyłączyłem, ale nie, my trenujemy naszą armię. Nawet mi starczy na parę budynków produkcyjnych. Trzeba też pozrywać sojusze z tymi państwami, które mieliśmy. Mamy jednak duży nadlimit z nimi. Drugie rozszerzenie z ery to biorę transfer subject, żeby robić roszczenia obok roszczeń terytorialnych. Od Polski weźmy pieniądze, chyba że Austria ma ich więcej, ale nie? A to ciekawe. Nie ten kraj patrzę. Austria ma więcej, dużo więcej. O, fajne, ale nie wiedziałem, że te misje na bycie cesarzem Chre się zmieniają w momencie, kiedy je rozwiążemy. Zaatakowałem zakon krzyżacki, bo Polska też go zaatakowała. No i z tego co wygląda, to tylko Toruń nie będzie w moich rączkach, więc lecę go plądrować. W sensie staję na jego prowincjach i plądruję go. Zdobyłem też jedną prowincję od Magdeburgu, bo już mi się nie chciało naprawdę zdobywać po raz chyba trzeci albo czwarty tej fortecy. O, tu jest katedra. A w sumie naszych dyplomatów w międzyczasie powysyłajmy do największych okolicznych krajów, żeby nam nie groziła jakaś koalicja. Drugie idee, które biorę, to ekonomiczne. O, pokazałem siłę! Kontroluję jakieś prowincje, wyjebiście. Co dalej potrzebujemy? Aha, podbić to. Super! No i hełmno poleciał do Polski, a resztę my zabezpieczamy. Sorry mieszkańcy Torunia, fort w Szczecinie skasowałem, bo jest beznadziejny, będę go przenosił do prowincji obok. Z tego co widzę, mamy też misję na dalsze terytorium Czech, a że Czechy właśnie tracą całą armię, dosłownie straciły właśnie całą armię, to robimy sobie na nich carpe siege'a. Nawet fortu nie mają, Czechy zostały przeorane przez wszystkich dosłownie. I na tym podejściu mam niebywałą okazję, żeby zrobić husyckie Prusy, ale wydaje mi się, że jednak protestantyzm jest dużo lepszy dla Prusaków. Bo tam dostajemy dyscyplinę, zmniejszone koszty dewowania i jeszcze morale armii, a Czechy dostajemy tylko, jeżeli dobrze pamiętam, coś do ICA, czyli Infantry Combat Ability. XD, tylko ja Czechy zaatakowałem i Polska też. Grozi mi jakaś mała koalicja, ale nie przejmuję się. Stajemy się królestwem. Fajnie. Rok 1504, troszeczkę czasu minęło, za dużo nie podbijałem, ale dość sporo dewowałem. W międzyczasie rozwinąłem jakościowe oraz ekonomiczne idee, co daje nam doskonały bonus dodatkowej dyscyplinki. Troszeczkę ekonomia nam się polepszyła, wojsko może mieć już 43 tysiące, jak i trafiłby się całkiem niezły generał. No nic, na 10 lat mamy bonus do nawracania prowincji, więc lećmy o tych, gdzie jest największe Religious Unity. Saksonię czynimy naszym wasalem, tak, już nie sojusznikiem, wasalem, bo przegrała wojnę z Magdeburgiem. Nie pytajcie się mnie jak, po prostu przegrali. Więc teraz lecimy szybką wojenkę, odbicie terytoriów. Przy okazji może też coś podbijemy dla siebie. Wow, tak wbiłem się w przeciwników i dosłownie ich zmiażdżyłem. Okej.
okej. Okay. Powiem wam, że całkiem przyjemnie się na razie miażdży te wojska. I cyk, 3 fortece zdobyte do kolekcji. Tylko po co mi one? Kościoły też zbóżmy. Easy, podbite. Nawracanie naszych prowincji leci dość szybko. Czechy stają się naszym wasalem, a do tego mamy wojnę z Osmanem, bo zaatakował Polskę. Rekrutujemy armię coraz więcej. Nie wiem, weźmy dyscyplinę, tylko pierwsze rozwinięcie kościelne nasze, ale widzicie, mamy moralki, mamy development, bardzo mocne rozwinięcia i od czasu do czasu też przydadzą nam się tańsze idee czy stabilniejszy kraj. Spróbujmy wyłapać jakieś pomniejsze staki Osmana, takie bez dowódcy jeszcze najlepiej spływa. Coś czuję, że Polska chyba jednak przegra tą wojnę. Ale to może dlatego, że w bitwach to głównie ginęli moi żołnierze. Polacy zero, ale się sfrajerzyłem. Już niby możemy zamienić się w Prusy, ale jednak wolę najpierw podbić cały ten region Lubeki, żeby mieć nasz handel i dopiero będę się w Prusy zmieniał. A teraz mamy fajną okazję, bo Wolgast został przeze mnie... O, super, dostałem trójkową dyscyplinę, kiedy nie toczę wojen. Wyjebiście, zajebiście, więc mamy trochę prowincji do odbicia niskim kosztem. Wziąłem też trzecie ID i już rozwidałem do trzeciego poziomu. No to atakujemy Lubekę. Wojna będzie dość spora. Ja nie wiem, jakim cudem moje forty padają w jeden dzień. To jest jakaś przesada. Bum, 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 gięcie! Kurzyli mnie, naprawdę. No i odbiliśmy. Lubeka jest nasza. Mogę wreszcie budować też manufaktury. Specjalnie po to trzymałem pieniążki. Zbudujmy też dużo sądów. Dużo. Na Prusach to jest konieczność. Zdobyliśmy kolejny kawałek ziemi i w sumie nieźle zabezpieczyłem już handel lubelski. Lubecki, nieważne. Więc będziemy przenosili nasze centrum handlu tutaj właśnie. A, tylko jakąś wojnę mam. Ale to jeszcze stoczmy wtedy szybką wojnę z Danią. Raczej powinniśmy ją wygrać bez większego problemu, bo widzę, że Dania ma jakąś wojnę domową chyba. A, w międzyczasie nie pokazałem wam, zdobyłem w East Fryzję oraz Dithmarschen na moich wasali. Pokojowo, bez wojny, bez najmniejszego problemu i dlatego też warto jest czasem rozwiązać Holy Roman Empire, bo takie pomniejsze kraje, jeżeli nie mamy ich terytorium, mogą być naszymi wasalami. Ja walczę z buntownikami duńskimi więcej niż z ich armią. No, gdzie jest ich armia? Nie, mam żadnego pojęcia, ale rozwalamy buntowników. No i kolejna armia się tutaj zespaliła, niesamowite. Pierwszy beznadziejny następca tego podejścia, więc spokojnie go się pozbywam. Przeniosłem mój główny obszar handlu. No i teraz musimy tu troszeczkę pozmieniać. Nice, 47% i jakaś koalicja mi się formuje, jakby to kogoś obchodziło. A, dobra, mamy duży zapas gaveringu. Dobra, miałem duży przed dewowaniem zapas gaveringu, teraz mam znowu mały. Nieważne, ale stwórzmy Prusy. Tak, i chcemy to zrobić, chcemy nowe tradycje oraz ambicje, bo dostaliśmy teraz pruskie. Agresywna ekspansja, zwiększona tradycja armii, na końcu dyscyplinka i zobaczcie, 20% morali, tutaj infantry compatibility, 20%, zwiększony manpower, o, i też developer. Tutaj był. Wow! Mogłem wziąć to wcześniej. Nieważne, ale dużo, bardzo mocnych modyfikatorów. Ale co najważniejsze, mamy pruski government, który daje nam militaryzację za 47 punktów militarnych, ewentualnie czekamy sobie z czasem. O Jezu, mam jednak problemy z gaveringiem. Nienawidzę tego kraju. Nienawidzę go! No teraz ten problem tak rozwiążemy. Dodamy sobie gavering z po prostu przywilejów. Jest lepiej. Tylko Prusy stworzyłem i już koalicja się rozwiązuje. Wiedzą, z kim nie zaczynać. Zbudujmy bramę brandenburską, tak kilkaset lat za wcześnie, ale dewa administracyjnego, żeby pozmniejszać jednak ten gavering. Naprawdę paradoks, dodajcie tu jeden guzik, żeby mógł to w ciągu robić. Zdodajcie pierdyliard guzików, dodajcie ten jeden więcej. O, powiem szczerze, że chyba pierwszy raz mam printing press u siebie. Mamy 137% dyscyplinki, proszę państwa, 112 tysięcy wojska. No i w sumie czas na taką wojenkę, żeby dalej zaatakować, zdobyć kolejne terytoria dla nas. W sumie tak pomyślałem, że może i Burgundię wypuścić na wasala, bo dość sporo prowincji ma. Francja jest to kraj z drugą najliczniejszą armią na świecie, no bo wiadomo, Osman jest pierwszy, on zawsze jest pierwszy, tylko nie mam jak mu wojny wypowiedzieć w sumie. Lecimy na wojenkę. Polski na razie nie wzywam do wojny, chyba że wypruje się, nie wiem, z manpowera, bo z tym to rzeczywiście mamy problemy. Jezu, ile tych fortec ma Francja, to będzie mega upierdliwe. Okej, okay, Utrecht pada bez najmniejszej jednej bitwy nawet. O, jest wojsko francuskie, wow, chodź tu, mamy cię, i jak to wygląda, 138 dyscyplin, 4-7 morali, więc porównywane mamy morale, taktyka jest po naszej stronie i jakie straty podwójne, przynajmniej na razie. Zobaczmy, jakie im zadamy, ale też niestety wiele rzeczy zależy od roli, a tutaj to tak niekoniecznie mi poszło w tej bitwie, ale patrzcie, 2 razy większe straty ode mnie miał przeciwnik. Ej, szkoda, myślałem, że tu gdzieś stakłaj będzie. I dopadliśmy kolejną francuską armię, tym razem mamy jednego minusa, ale nie udało mi się nigdzie lepiej.
I od razu Francja się wycofała. No szkoda. A to wyjmijmy main z tej wojny w sumie. Po co mi ten kraj? Polska pod kawalerię lepszym miazgę robiła Francji. Utrecht to powie szczerze, że ani morali, ani dyscypliny, ani wojska. Myślicie, że dyscyplina ma wpływ na szturmy? Dobra, przetestujmy to. Jak szybko spłynie ten fort? To bym powiedział, że tak średnio. Chyba nie ma żadnego wpływu na szturmy. O, w międzyczasie sobie bank założymy i powiem wam, zawsze lepiej wybrać interest niż redukcję inflacji. Najgorsze jest jednak to przebijanie się przez fortecę. Masakra. O, Francja ma całą armię w jednym staku. No to ruszamy na nią. Nawet on ma przewagę w działach niestety przeciwnika, ale dosyłamy i nawet nie zdążyłem zobaczyć w wyniku bitwy. Dobra, lecimy. Czyżby jednak tak było? Nie, to tylko Mainz robi mi nadzieję. Jeszcze piękniej. No i okej, mam nadzieję, że z Picardie będzie można wypuścić Burgundię. No, ewentualnie Picardię będzie można wypuścić. Gdzie coś tu takiego jest, że tylko Burgundię bym mógł wypuścić? Chyba, że tutaj do Palatynatu by się przebić. Do tej kultury. No nic, tak spróbujemy. 3000 złociszy nam płacą. Już chyba, że nie zobaczyłem w wyniku wojny, ale jeszcze mamy Utrecht przecież. Od tego biorę całe wybrzeże. I pieniążki. 92 tysiące na Atrycji, ale w bitwach tylko 63 tysiące. Jest Burgundia, wyjebiście. I zobaczcie, to wszystko będzie moje, chyba. O, weźmy Osmana jako rywala naszego oraz Wielką Betonię. No i lepsze jest to, że w wyniku tej wojny mam prawie 90 Army Tradition. Wcześniej miałem tutaj niecałe 40. Strasznie szybko się mi to nabiło. To może wymienić kadrę dowódczą? Oh my god, jak dowódcy mi się losują. No i mamy mega profesjonalną armię. Ale co nam to daje? O, więcej profesjonalizacji. Oh my god, muszę zbudować kościół w Berlinie. Nie wierzę, że to robię. No i jak mówiłem, potrzebuję pieniędzy i zabić Ludwika Karola, nieważne. Dlatego wypowiadamy wojnę o upokorzenie Osmana. Bez sojuszników. Chwilowo poczekajmy, żeby to Osman przyszedł do nas. I naprawdę nie chcemy, żeby nasi wasale cokolwiek robili. No dobra, Osman nie przychodzi w żaden sposób, no to idźmy do Osmana. On nie chce, to ja pójdę. LOL! I dopiero teraz zobaczcie, jaka fala na mnie leci. A my odnawiamy w międzyczasie Berlin, cokolwiek mi to daje. Jakie to jest nieprzydatne. Ale dalej reformujemy armię i co dostajemy? Więcej profesjonalizacji! O, i militaryzację również. 100% profesjonalizmu mam mieć. Ej, to jest nawet fajne. Ja nie wiem, co ten Osman robi. W zasadzie jedyne, co teraz narzekam, to to, że muszę biegać pomiędzy naprawdę rozsianymi moimi fortecami i tymi zdobycznymi nowymi i prać go w jakichś mniejszych bitewkach. Okej, tu będzie pierwsza bitwa i event tam zasłania tą bitwę, bo chcę zobaczyć te straty, jakie tu zadaje i przeżyli. Okej, lecimy na Konstantynopol, a kolejna bitewka jest w Prusach. Też przeżyli. A Polska dostała Chmielnickiego. A Osman dostał Stakwajpa, przynajmniej taką mam nadzieję. Udało się. Sojusznicy osmańscy! Wiii! Bum, 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 bum. Poczuli w pierdolu szum. Bum, 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 bum. A naprawdę już odwala. Ja nie mogę długo grać w Europkę, bo to się źle kończy dla mojej psychiki. Wiii! Gdzie oni uciekają? No ale okej, Osman zwojony, pieniądze dostanę, wojenne reparacje dostanę, coś więcej mogę chcieć od niego? Nie. 43 tysiące do 231. Jak ja dawno nie grałem pod jakość wojska, boże jakie to jest przyjemne. Cholera, nie starczyło na zrobienie bramy. Zobaczcie jaki tutaj jest fajny napis, nie? Na to, za to się na pewno like należy. Kolejne idee to wziąłem innowacyjne, chociaż tutaj naprawdę mocno też się zastanawiałem nad religijnymi. Po pierwsze dla Cassius Belli, a drugie, zobaczcie, morale i siege ability dostajemy. No jednak udało się bez kolejnej wojny zbudować bramę zwycięstwa, co zwiększyło nam dalej militaryzację do 20 punktów. Naprawdę nieźle. Po co ja wydawałem punkty militarne na to? Nie wiem. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak radzi sobie polskie wojsko zrobione pod jakość wojska, polecam zobaczyć ten odcinek z Polski, jak nasza husaria miażdży przeciwników. Jest to niesamowite i polecam obejrzeć.